Witam. Tym razem filmik będzie o książce Kochaj Vivant. Oczywiście znowu francuska książka, jak widać. Widzicie po tytule książki. Ale lećmy dalej. Do tematu. Odkrywamy i widzicie Cousteau. To był pan trochę Wam historii na ten temat powiem. Gusto to był taki starszy pan, który odkrywał koralowce, dno morza po prostu, ale już niestety Komodo Gusto już niestety nie żyje, ale żyje jego syn, który dalej we Francji prowadzi swoje programy na temat koralowców, na temat wszystkiego, co związane jest z dnem morza. odkrywa, To jest odkrywca po prostu dna morza, różnych mórz. I ten pan starszy, o którym mówię, to był ojciec yy, syna, który się wdał w swojego ojca. Yy, ten pan wydał książkę na temat właśnie. Koralowców. I tutaj, tak w skrócie powiedziałam, a teraz, w skró teraz lecimy do tematu, czyli oglądniemy sobie, co ta książka nam pokaże. I tu zobaczymy całe dno morza. No, może nie całe, bo to jest w skrócie. Zobaczycie, że książka jest krótko, ma kilka stron. I już na pierwszy rzut oka można się domyśleć, że jest coś pięknego. Yy, tutaj jest. O, piękna, piękny księżyc. O, widzicie, tutaj jest. O. I widzicie, że tekst jest ładnie napisany dużym, i, yy, dużym drukiem. I właśnie koralowce, czyli gąbki, i różne inne ciekawe. Rzeczy na dnie morza. Wówczas, kiedy było odkrywane to dno morza, te koralowce, te ryby i te wszystkie zwierzęta, to wówczas to wszystko żyło, co pokazane jest właśnie w tej książce. Na koniec Wam powiem, kiedy ta książka była wydana jak widzicie, tutaj same piękne perełki jak żyją te koralowce, jak się odżywiają, komórki, ich y, sposób y, rozwoju tych koralowców. Jak widzicie, piękne y, wydanie tej książki jest. Ja tą książkę zdobyłam jeszcze jak wówczas mieszkałam we Francji, tam się uczyłam języka, ale to historię Wam powiem kiedyś, indzień. Na dłuższy filmik lub na krótszy. Wszystko zależało będzie od tego, co będę chciała powiedzieć. Proszę bardzo, jakie mamy piękności. Piękne. Prawda? Jakiś. O, tutaj jest pokazany, właśnie, nurek. Ale. Nie wiem, czy to właśnie, no pewnie syn tego człowieka, który prowadził te programy. Yy, oni byli obaj odkrywcami po prostu, a potem syn to przejął i dalszy ciąg prowadzi dalej. Można sobie zobaczyć na YouTubie, komando kusto, jak wystukacie, jeśli umiecie po francusku pisać, a sądzę, że internet Wam podpowie jak się pisze i można zobaczyć te filmiki na temat różnych rzeczy, które są odkrywane właśnie na dnie morza. Budowa tutaj pokazana w takim jakby z mikroskopu pokazane budowa tej gąbki. Tego koralowca tak z bliska jest pokazane na książce. Także jak widać, o, widzicie, takie piękne ryby. Ryby, papuzie, czy jak to one tam się nazywają. W każdym razie z tego, co kiedyś gdzieś tam zdołałam się dowiedzieć, jak widzicie, różne są rozgwiazdy. Nie roz, to nie są rozgwiazdy, a może to jest rozgwiazda, właśnie. No, w każdym razie różne takie stworki są odkrywane yy, bardzo fajnie. Tutaj są ryby czyściciele pokazane, też one, to jest murena. Yy, sądzę, że to jest ryba czyściciel, pokazana, że oczyszcza też te koralowce, ponieważ one też muszą być w odpowiedni sposób pielęgnowane. Więc w naturze właśnie mają swoich takich współ, można powiedzieć, lokatorów, którzy przy okazji je pielęgnują. A tutaj mamy też jakiegoś. To jest o koralowcach, bo to jest y, koralowce żywe, więc tutaj ryby są pokazane, ale głównie chodzi o koralowce. I jak widzicie, książka bardzo fajnie była opisana skrótowo i dosyć gęst i dosyć dużo nawet tekstu oraz bardzo ładne zdjęcia. Jak zobaczycie filmiki na YouTubie Komondo Custo, to ten pan wówczas jak zobaczycie z taką czapeczką starszego pana takiego szczupłego no to możecie się domyślać że to jest Komondo Custo. Polecam sobie zobaczyć Filmiki na YouTubie, ponieważ bardzo fajnie, co prawda, tam będzie po francusku mówione. Nie będzie nic po polsku, chyba że będziecie mieć szczęście, że będzie tłumaczenie na język polski, aczkolwiek nie sądzę, ale warto sobie tak po prostu zobaczyć. Będziecie widzieć różnicę między programami przyrody polskimi, a przyroda jaka jest też i w innych krajach, ponieważ ten. Człowiek, podróżnik był yy, po całej Francji, jak i po różnych innych krajach. A teraz na koniec sobie zobaczymy, kiedy książka była wydana. Tak, z ciekawości po prostu. Sądzę, że tu znajdziemy datę wydania tejże książki. Chyba, że jej nie znajdę. Tak. Yy. Widzicie? 1991, nie, 1991 rok. O, widzicie, w 1991 roku już była wydana książka. Ja ją zakupiłam, może rok później. Ale uznałam, że bardzo fajna. W chwili, kiedy zobaczyłam w księgarni tą książkę, to uznałam, że muszę ją mieć, bo warto było. Warto było, ponieważ te programy były bardzo fajnie i jasno wytłumaczone, bardzo klarownie pokazane różne rzeczy, które były pokazywane. Nie tylko koralowce, również tutaj jest o koralowcach ta książka, ale inne zwierzęta też były pokazywane, i są nadal, ponieważ te programy są na YouTubie. Znalazłam, jak sobie wystukałam, to patrzę, że jest to, co ja oglądałam, bo ja w telewizji tak naprawdę oglądałam w telewizorze wówczas, a później to wszystko przeszło na YouTube, co jest zresztą bardzo fajnie, że jest ten YouTube, bo można sobie to, co się kiedyś oglądało w telewizorze, to to samo można zobaczyć po prostu. Na YouTubie, tak po prostu jedziecie sobie pociągiem, autobusem, jakimś tam środkiem lokomocji, powiedzmy tramwajem, albo jesteście w parku, czy w domu, macie wolną chwilę, ciach, sobie wskakujecie na YouTuba, wystukujecie sobie, co chcecie zobaczyć, ok. Patrzycie, książ jak zobaczycie moją książkę, którą Wam pokazałam na YouTubie, Koraj Vivon no to zobaczycie, że tą książkę już widzieliście lub widzieliście na przykład filmik z Kusto. I tak się właśnie pisze, Kusto. Nie powiem wam, jak się pisze komando Kusto, ale może tu będzie... Histoire Naturelle. Koral Vivant, y, historie naturalne y, korali żywych, czyli powiedzmy żywych koralowców. Nie? Całe, o taki statek miał, pływa, takim statkiem to jest podróżnik po prostu. Nie? Y, naprawdę warto sobie zobaczyć, jest warte... Zobaczycie, zobaczenia i zobaczycie, ile wyświetleń jest również na filmikach. Także nie tylko wy, ale ja też sobie chętnie zobaczę. Właśnie dobrze, że tą książkę pokazuję Wam to. Również ja z chęcią, z przyjemnością sobie zobaczę filmiki, które oglądam kiedyś, bo to z kiedyś, z dawnych lat, ale nie ważne, że z dawnych lat, bo. Zawsze są na topie i zawsze są aktualne, także warto sobie porównać z tym, co było kiedyś, jak wyglądało dno morza, a jak wygląda dzisiaj. Dzisiaj to jest pewnie zaśmiecone i, i nic ciekawego, a albo część zwierząt jest, zobaczycie, że na wyginięciu, część koralowców jest na wyginięciu, więc są pod mega ścisłą ochroną. I naprawdę warto wspierać takie kanały, warto też śledzić, co pomaga też to wsparciu i tak dalej, ponieważ no musi być jakaś możliwość ochrony tej jakże pięknej przyrody. Na razie życzę Wam o, miłego oglądania. Zapraszam jakże zwykle do kolejnych moich filmików. Do następnego razu i jak zwykle przypominam o tych łapeczkach w górę oraz zapraszam do komentarzy.